Irlandczykom. Ale pan tego nie rozumie. Czy bardzo może być... Proszę o spokój. Bardzo proszę państwa posłów o spokój na sali. Bardzo proszę pani poseł. Pani marszałek, Wysoka Izbo, jednym ze wskaźników mierzących realizację działań strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest wskaźnik jakości powietrza. Ten wskaźnik pokazuje procentową liczbę stref z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu pyłu PM10. W 2020 roku ten wskaźnik miał wynosić 45%, a w 2023 0%. I gdzie jesteśmy po 6 latach realizacji tej strategii? Otóż gdzie jesteśmy? W 2021 roku wskaźnik wyniósł 55%, a strach pomyśleć, ile wyniesie w tym roku. Zwłaszcza, że w Polskę poszło przesłanie prezesa Kaczyńskiego, że można palić czym chcemy, może poza oponami. Po to właśnie PiS zniósł normy emisji paliw na 2 lata. Cofacie walkę o czyste powietrze o lata świetlne. Czy naprawdę według rządu tak ma wyglądać walka o czyste powietrze w Polsce? Walka ze smogiem? Walka o to, by ludzie nie umierali z powodu zanieczyszczonego powietrza? Dziękuję bardzo.